Kiedyś nie lubiłem biegania, teraz się troszeczkę zmienia. Coraz lepiej mi to idzie i coraz bardziej lubię bieganie. Zawsze jest po prostu pięknie, pięknie. Jestem w Gdańsku, to jest chyba, tutaj jest molo jakieś, tak? Myślałem, że to jest nowy port, że dobiegłem do portu, ale chyba nie. To nie jest port. Pięknie tu jest. Ten film, który zobaczyłeś przed chwilą, to jest film poklatkowy, timelapse inaczej. I jak go zrobiłem? Teoretycznie powinienem telefon lub aparat, tak jak tutaj w moim przypadku, postawić na statywie. Natomiast tego nie zrobiłem, bo nie miałem statywu i posłużyłem się koszem na śmieci, który był tutaj na plaży. Przyciągnąłem go i w ten sposób właśnie sobie poradziłem z tym zdjęciem. Położyłem aparat, a jak ktoś przechodził, to ewentualnie tylko poprosiłem, żeby mnie ta osoba ominęła. I w ten sposób można właśnie sobie radzić tak na plaży, robiąc zdjęcia i robiąc właśnie zdjęcia poklatkowe. Każdy praktycznie chyba już teraz aparat fotograficzny ma taką funkcję. Myślę, że telefony również, a na pewno są programy właśnie do tego, do takich filmów poklatkowych. Na każdym wyjeździe, nawet kilkudniowym, jeżeli jesteśmy całą rodziną i wiem, że jest tam, gdzie jedziemy, wiem, że jest kuchenka gazowa czy elektryczna i mogę coś ugotować, to zawsze biorę patelnię, ewentualnie nóż, teraz noża zapomniałem, ale wziąłem patelnię teflonową. Na takiej patelni zawsze można coś zrobić dużo do jedzenia. Jajecznice, naleśniki i ogólnie go obiad przygotować, tak jak dzisiaj zaraz przygotuję spaghetti bolognese, w zasadzie makaron może zrobię, bo to nie będzie spaghetti, makaron. Penne bolognese i będzie naprawdę pyszne. Tak się przyzwyczaiłem do takiego jedzenia zdrowego, że po prostu ciężko mi jest jeść gdzieś tam w innych lokalach, wolę samemu przygotować. Rodzina została na plaży, a ja przyszedłem troszeczkę wcześniej, żeby właśnie przygotować jedzenie. Kasia kupiła dwie porcje frytek i były tak dla mnie ohydne, tak czułem olej, że po prostu mówię, nie no, do tej pory czuję ten śmierdzący olej. Jest straszna różnica, jak ktoś gotuje samemu i wie, że to jest zdrowe, świeże są składniki, zupełnie jest inna różnica. Ale teraz tobie właśnie pokażę, jak przygotować bolognese. Sos bolognese, który możesz połączyć z obojętnie jakim makaronem. Ja dzisiaj połączę z penne. Do rozgrzanej oliwy z oliwek wsypuję cebulę pokrojoną. Do zaluminionej cebuli dodaję mięso mielone, tak żeby je dokładnie usmażyć. Dodaję pomidory i w zasadzie, jeżeli nigdy nie robiłeś takiego sosu, to wystarczy. Naprawdę, nie potrzeba nic więcej, no oprócz jeszcze soli i pieprzu. Ja jeszcze dodam pietruszkę, seler naciowy, no i oregano, bazylią doprawię. Ale generalnie mięso mielone, pomidory, cebula i to w zasadzie już wystarczy. I oczywiście makaron. I tak wygląda gotowe jedzenie. Idziemy z chłopakami się przejść. Wezmę od Miłosza deskę elektryczną i będę chciał się nauczyć jeździć. Idziemy w miejsce, w którym dokładnie rok temu uczyłem się jeżdżenia na rolkach. Było bardzo ciężko. Dla mnie, dla gościa 100-kilogramowego było bardzo ciężko. Na szczęście na tą deskę już kiedyś wchodziłem. Nagrywaliśmy odcinek do Mazur Show i było mi ciężko. Było mi ciężko, natomiast mam nadzieję, że teraz na prostym asfalcie będzie mi łatwiej, lżej i szybciej się nauczę i w ogóle, że się nauczę jeździć. No to zaczynam naukę jazdy na takiej desce. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wyśmienite mam warunki, czyli
piękny asfalt równy z jednej i z drugiej strony. Chęci są, także zaczynamy działać, ostro działam. Myślę, że się nie przewrócę. Ale nie, już wiem, po pierwszej jeździe, jak wcześniej jeździłem, wchodziłem w zasadzie tylko, to jest i tak łatwiej niż na rolkach, bo na rolkach to było mi ciężko. Najważniejsze to odpowiednio wsiąść. Zobacz, jak lekko nacisnę nogą do przodu, to mi odjeżdża. Do tyłu, delikatnie wszystko, to jedzie do tyłu. Odjeżdża i do tyłu. Zobacz, 5 minut nauki, dosyć nieźle mi już idzie, ja jadę coraz szybciej. Oczywiście muszę być cały czas koncentrowany, a nie patrzę się w kamerę, bo tak to pewnie bym się wygrzmocił. Więc patrzę na drogę, lekko ugięte nogi. Szybciutko, można się naprawdę szybko nauczyć. Nie chciałbym się wywrócić, bo pewnie mógłbym stracić aparat. Na jakie jest moje zdanie na temat tych wszystkich nowoczesnych wynalazków elektrycznych, nie napędzanych siłą człowieka, tylko właśnie elektryką? Uważam, że i tak jest to bardzo dobre. Ktoś powie, że no bo jeździ się elektrycznie, a nie wkłada się swoje ciało, człowiek nie rozwija się pod kątem sportowym. Ale nie zawsze pod kątem sportowym ktoś musi się rozwijać. Bo jeżeli na przykład potraktujemy coś takiego jako środek szybki, sprawny transportu, to dlaczego nie? Jest świetne. Bierzesz, wychodzisz z domu, no to waży 10 kg. Jest dosyć ciężkie, ale powiedzmy, wychodzisz z domu i... jeszcze jedno, widziałem hulajnogi za 5000 zł. Hulajnoga też chyba około 10 kg będzie ważyła. Z rączką trzyma się, jest w ogóle gaz, a jest nawet system odzyskiwania energii. Czyli jak zjeżdża się z górki, to hamując odzyskuje się energię, czyli ładuje się jakby bateria. Natomiast co sądzę właśnie o tych wszystkich sprzętach? Mogą zrewolucjonizować albo usprawnić właśnie poruszanie się. Nie wiem, wyobraźmy sobie, że jedziesz do pracy, wiesz, że na jakimś tam odcinku jest dobra droga, te nasze dróżki są coraz lepsze i na przykład masz, nie wiem, 5-6 km. Po co jechać autobusem, skoro można wsiąść w coś takiego wygodnego i dostać się do pracy. Ktoś powie, że rowerem i tak dalej. Ale to jest małe, poręczne, to po pierwsze. Po drugie, jadąc do pracy, nie zawsze możesz się spocić, tak? Jak to będzie wyglądać, jeżeli jedziesz do pracy w koszuli, powiedzmy, elegancko ubrany i jesteś jeszcze do tego spocony. Więc pod tym kątem ja tak próbowałem rolkami jeździć na rolkach do pracy, ale byłem na tyle spocony, że po prostu to jest niemożliwe. A coś takiego? Dlaczego nie? Ja pewnie kiedyś spróbuję i będę chciał właśnie pojechać, pożyczyć od Miłosza tą deskę. Zwłaszcza, że zobacz, on również jeździ nie tylko po drodze asfaltowej, ale również po jakimś tam piachu, czy po troszeczkę jakiejś tam nierównej drodze. Nawet ty jeździłeś po trawie, tak? Da się jeździć po trawie tym? No to jest krzywo, to może nie ten. Ale generalnie uważam, że właśnie te urządzenia za bardzo fajne, nowoczesne i nie tylko dla młodych. Także nie tylko młodzi, którzy mają doświadczenie, czy umieją złapać równowagę, tak? Bo to jest tym wszystkim ważne, żeby złapać odpowiednią równowagę, mogą się na tym poruszać. Również osoby starsze, tak jak wspomniałem o tych hulajnogach. Tak, to jest wszystko fajne. Fajnie się świat rodzi. No niektórzy narzekają, że za bardzo elektroniczny czy elektryczny. Są tego plusy, są minusy. Chodź, Martel. A teraz na zakończenie lajkuj mnie, subskrybuj i odkrywaj cały świat ze mną i z moimi synami. I pisz komentarze. Jeżeli chcesz, to pisz śmiało. Jeżeli są krytyczne, też pisz. Jeżeli są niekrytyczne, czyli miłe, pisz. Dlaczego nie? Trzymaj się, cześć.